Witajcie kochani w ten długi, wieczny i deszczowy weekend maja. Ze smutnych wieści to cały początek maja, tak się zapowiada, przynajmniej do końca tygodnia. Jeśli chodzi o takie nowinki, to por zimowy kiełkuje bardzo szybko, kiełkuje 7 dni. Wiem to, bo już dwa razy go siałam. Pierwszym razem zjadła mi go moja kotka. I teraz już go przykrywam po prostu folią, żeby mógł sobie rosnąć. Lubię por zimowy dlatego, że po pierwsze jest smaczny, po drugie nie stwarza problemów z zimowym przechowaniem, a po trzecie, z tego co widziałam, rośnie bardzo ładny i bardzo duży. Jeżeli chodzi o paprykę i pomidory, to patent z czosnkiem zdał egzamin na piątkę. Żadne rośliny nie chorowały, oprócz jednych koktajlowych, których nazwy nie pamiętam, bo nasiona zebrałam lata temu i po prostu mam je z roku na rok. Natomiast te pomidorki, które zachorowały, szybko wyzdrowiały, mają się dobrze i wszystkie rosną. Pomidory powędrują teraz, zaraz po długim weekendzie, do mojej szklarenki, gdzie jeszcze w razie zimnych, w razie przymrozków będą po prostu okrywane dodatkowo. Jeżeli chodzi o kwiaty, taka porada, jeżeli przytrafi Wam się uszkodzenie lilii, nic się nie martwcie. Jeżeli to jest boczne uszkodzenie, wystarczy zasypać taką lilię na przykład talkiem albo pudrem dla dzieci i po paru minutach wkopać normalnie lilię do ziemi. Ona będzie kwitła. Natomiast łuski, jeżeli będą jakieś luźne łuski, po właśnie tym wypadku można te łuski wsadzić do ziemi, pod warunkiem, że są to całe nieuszkodzone łuski. I zobaczcie, wyrastają z nich nowe roślinki, nowe lilijki. Lilia jest rośliną bezproblemową, żywotną. Nawet jak ją przetniecie na pół, to ona potrafi się rozmnożyć. Nie zakwitnie, ale się rozmnoży i później będzie kwitła. Także z tym to nie macie się co martwić. Jedynym zmartwieniem to są... To jest różne robactwo w ziemi, różne nicienie na ziemi, ślimaki na wiosnę i później poskrzypka liliowa tuż przed rozwijaniem się pąków kwiatowych i w czasie kwitnienia. Poskrzypka liliowa to jest, przypomnę, to jest taka stonka liliowa, śliczna, czerwona i trzeba ją zbierać i niszczyć, bo inaczej ona zniszczy nasze uprawy. Rozmnaża się jak stonka. Tutaj mamy oznakę pierwszego agresora, czyli ślimaka. Pożarł mi lilię, w sumie dwie. I tyle, że tą młodszą to prawdopodobnie nie uszkodził zbyt wiele, natomiast tą starszą to już tak jakby bardziej. No ale zobaczymy, oczyściłam to miejsce z tego śluzu i z tych suchych resztek i zobaczymy, jak bardzo jest uszkodzona, czy da radę zakwitnąć, czy niestety nie. No cóż, taka nowinka, pozyskałam już nie na temat lilii, pozyskałam nawóz od królików i po rozcieńczeniu podlałam nim moje róże. Nie znam tego nawozu, muszę o nim poczytać, dlatego dobrze go rozcieńczyłam przed podlaniem róż. Bo pewnie mając róże wiecie, że róże uwielbiają obornik. Obornik rozłożony na wiosnę przy różach sprawia, że róże są zdrowe, silne, nie chorują i kwitną jak szalone. No niestety w tej chwili trudno jest pozyskać taki prawdziwy obornik, więc tak jak mówię, przetestuję ten nawóz od królików. Tutaj za pierwiosnkami wyniosłymi
Jest mój nowy nabytek, a pierwiosnki są właśnie po deszczu, bo dopiero co przestało padać. A za tymi pierwiosnkami rośnie mój nowy nabytek za grosze, czyli róża. Rośnie, duże słowo, bo na razie nie wykazuje oznak życia niestety. Nabyłam takie trzy i dwie budzą się do życia, ta na razie śpi niestety. Odkryłam już hibiskusy. W zeszłym roku hibiskusy już zaczynały pokazywać oznaki życia. W tym roku jest zimno, więc te hibiskusy nadal śpią. Odkryłam je i w przypadku majowych przymrozków po prostu przykryję je doniczkami o odpowiedniej średnicy plastikowymi i te doniczki przyłożę czymś, co żeby mi wiatr czasami ich nie porozwiewał. Ten tutaj hibiskus będzie miał problem, ponieważ coś zrobiło norkę w pobliżu jego korzeni. Może to zaskroniec, może myszki, może jakaś ropuszka, nie wiem. A ten tutaj był w momencie zakupu był najsłabszy i wydawało się, że niestety nie przetrwa. A po dwóch przesadzeniach okazał się najsilniejszy, najzdrowszy i najpiękniej przez to kwitnący. No ale tak jak mówię, na razie jeszcze wszystkie hibiskusy śpią. Jeśli chodzi o pierwiosnek wyniosły, różni się on od pierwiosnka bezłodygowego tym, że ma większe liście i kwiaty zebrane na łodyżkach. Ten pierwiosnek mam z nasion. Wysiałam go jakieś 3 albo 4 lata temu i on po prostu jak kiełkuje, to jest mikroskopijnej wielkości. Kiełkuje bardzo długo. Mi się wydawało, że po prostu wysiałam i że nic z tego nie będzie. Na to miejsce, gdzie były wysiane, posadziłam inne kwiaty. Jednak trzy były na tyle uparte, te pierwiosnki, że przetrwały te moje wszystkie zabiegi. I przetrwały dwa, te ciemnoróżowe i jeden czerwony. Niestety miały być jeszcze żółty, biały i różne inne kolory. Te akurat nie przetrwały tych moich zabiegów. Natomiast pierwiosnek bezłodygowy jest piękny. Ma małe listki, ale wielkie kwiaty. Tak jakbyście poukładali kwiaty na ziemi. Coś fantastycznego. A kiedyś były tylko fioletowe. Teraz już są przeróżne kolory. Moje lilie rosną, tylko mówię, trzeba co chwilę sprawdzać, czy coś tam nie próbuje je popodgryzać. Niestety jedna jest taka potężna, no ale mówię. Różnie to jeszcze może być. Wysadziłam już moje wszystkie mieczyki, dlatego że ja mieczyki zwykle wysadzam od 1 kwietnia co 10 dni. Niestety kwiecień był na tyle zimny, że no nie wysadziłam tych mieczyków. I w tej chwili już nie będę rozdzielała tam do końca czerwca, nie wiadomo jak to będzie. Posadziłam wszystkie wraz. Mam tutaj swoje, które miałam, te, które dokupiłam i które stworzyły mi tyle problemów. I otrzymałam jeszcze od koleżanki jakieś śliczne, dwukolorowe, przynajmniej takie są na zdjęciu. Zobaczymy, czy faktycznie takie będą. Także są posadzone w różnych miejscach mojego ogrodu takie mieszanki tych mieczyków. Te pędy, które wybiły, ponieważ mieczyki miały ciepło, przysypałam do połowy. Tutaj jest mój drugi nabytek, czyli róża. Ta akurat wykazuje oznaki życia, wypuszcza młode, nowe pędy. Także jestem zadowolona. A to jest czosnek łąkowy, dziki czosnek łąkowy. 2 lata temu, bodajże końcem sierpnia, będąc na spacerze, zauważyłam
łąkę pełną takiego czosnku, właściwie to już ten czosnek pełną suchych nasion czosnku. Wzięłam sobie garstkę tych nasion, wysiałam i w tej chwili mam taki fajny czosneczek. Powiedziałabym prawdziwy czosnek. A to jest mój nowy nabytek, rododendron. Zawsze marzyłam, żeby go mieć, ale cena i trudność w zimowaniu skutecznie mnie zniechęcały w tym roku. Postanowiłam jednak spróbować. Może akurat się polubimy i będzie nam razem ze sobą dobrze. Zobaczymy. A to jest mój drugi nowy nabytek, melisa lekarska. Według właścicielki melisa się rozrasta szybko, jest bardzo mało wymagająca. Już się tutaj przyjęła, więc mam nadzieję, że będzie rosła. A to jest miejsce na kannę, która stoi w tej chwili w zimnym korytarzu. Na razie obudziła się czerwona, biała, niestety, zielona niestety jeszcze śpi. A tu nie w temacie rabarbar. Ten rabarbar mam z nasion. Miałam 7 takich rabarbarów, 7 roślin. Powoli zaczęły ginąć. Nie lubię przesadzania. Także zakupiłam w tej chwili nasiona i wysiałam w innym miejscu, tam gdzie powinien czuć się dobrze. No i zobaczymy, co z tego będzie, bo ten rabarbar, kiedy siałam, siało się go w maju. Natomiast nasiona, które kupiłam, jest napisane, żeby wysiewać w kwietniu. No, zobaczymy, jak to jest z tą instrukcją, czy ona aby na pewno mówi prawdę i jak szybko ten rabarbar będzie rósł. Jeżeli chodzi o barwinek, to jest roślina zimozielona, niezmordowana. Jak posadzicie jedną kępkę, to ona się bardzo szybko rozrośnie. Wystarczy ją podlać, przypilnować, żeby się przyjęła, a później to już ona sama będzie sobie radziła. Zobaczcie te wąsy, ja to wszystko muszę poobcinać, bo jak to dostanie korzeni, to mi zarośnie pół ogrodu. Także mówię, jeżeli macie jakieś miejsce takie, które chcecie sobie tak zacienić, żeby tym barwinkiem, żeby nie było chwastów, żeby utrzymywał wilgoć w ziemi, to jak najbardziej polecam. Roślina jest wytrzymała, można od góry, o tak jak tu widzicie, jest po te pędy są poobrywane, to on się wtedy zagęszcza w takie kępki. O, tu jest tak ładnie poobrywane, zagęszcza się w takie kępki. A tam, gdzie nie jest poobrywane, no to wypuszcza wąsy i będzie szedł po prostu dalej w teren. Moja magnolia została potraktowana gnojówką. Ponieważ magnolie wokół, ci co mają białe magnolie już kwitną, ta jest różowa i ona kwitnie później. I została potraktowana dużą ilością gnojówki. Niestety przeraziła mnie ta informacja. Pobiegłam, zakupiłam nawóz zakwaszający. No i podlewam. Tam jest napisane raz na 10 dni. No więc staram się, żeby jednak przywrócić to odpowiednie zakwaszenie gleby, bo inaczej no to stracę tą roślinę. Czasami ktoś chce dobrze, a niestety wyjdzie wprost przeciwnie. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Budleja jeszcze jest okryta. Obydwie budleje są jeszcze okryte, ale odkryję je i będę tylko przykrywała w momencie ogłoszenia majowych przymrozków, bo takie na pewno będą. Jeżeli chodzi o hortensję, to Lime Light budzi się jako pierwsza. Bardzo wyraźnie widać, że rozwija już pąki liściowe. I to, jak będą przymrozki, będę starała się czymś przykryć, bo te listki mogą przemarznąć.
Ona wypuści drugie, ale lepiej nie ryzykować. Przesadziłam kosaćce, czyli inaczej mówiąc irysy. Tylko że przesadziłam te kosaćce fioletowe i niebieskie, z dużymi kwiatami i z drobniejszymi. Natomiast nie przesadzałam żółtych, bo te akurat już kwitną. Żółte kwitną jako pierwsze u mnie w ogrodzie. Czyli żółte przesadzę po przekwitnięciu. Co ile przesadzać kosaćce? Ja jak widzę, że bulwy są już na wierzchu, wtedy biorę łopatę, wykopuję kosaćce, odłamuję tą część bulwy z listkami i wkładam do ziemi, przysypując tak na głębokość bulwy, a resztę niepotrzebnych po prostu wyrzucam. Zostawiam najładniejsze egzemplarze. Dosiałam też tutaj roślin jednorocznych, z których zebrałam nasiona, jakieś tam astry, jakieś tam kosmosy, czyli onętki, co tam mi przyszło do głowy. Dalie jednoroczne, no zobaczymy, co poschodzi. Tak więc, moi drodzy, dziękuję za wspólny spacer po moim majowym ogródku, pierwszomajowym właściwie ogródku. I mam nadzieję, że u Was też jest wiosennie i kolorowo. Życzę dużo zdrowia i zapraszam do następnych filmików.